W dzisiejszym wideo pokażę Wam nowy i zarazem bardzo ciekawy sposób na zarabianie na YouTubie lub na własnym blogu, nawet kiedy macie bardzo małą społeczność. Jeżeli więc zastanawiasz się, jak zarabiać przez internet pieniądze, to ten materiał jest dla Ciebie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter. Dzięki temu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisania się znajdziecie pod tym materiałem. Na moją skrzynkę mailową wpada naprawdę dużo zapytań o współpracę od firm lub osób, które są nią zainteresowane. Znakomitą większość z nich odrzucam, ale ostatnio moją uwagę przykuł nowy portal umożliwiający wsparcie małych twórców. Jest nim By Coffee Too. I dziś chciałbym porozmawiać z Wami na jego temat. Pokażę Wam zalety tej strony i to, w jaki sposób może ona pomóc nawet najmniejszym twórcom w zarabianiu pieniędzy na YouTubie i nie tylko. Zacznijmy jednak od początku. Każdy mały twórca ma ten sam problem. Tworzy on swoje treści, publikuje, stara się jak może, a często gęsto okazuje się, że jego trud nie zostaje doceniony lub wynagrodzony. W takiej sytuacji wielu twórców popada w przygnębienie, widząc sukcesy tych dużych graczy, którzy przyciągają do siebie miliony widzów, zarabiając przy tym pieniądze przez internet. Prowadzi to czasami do zamknięcia wielu ciekawych projektów i porzucenia swoich marzeń. Sam YouTube nie wspiera tak zwanego planktonu i wyznacza pewne granice, które należy przekroczyć, aby dołączyć chociażby do programu partnerskiego YouTube'a. Trzeba posiadać te 1000 subskrypcji i 4000 obejrzanych godzin w roku, aby móc zarabiać na reklamach wyświetlanych w trakcie naszego wideo. Dla niektórych jest to granica nie do przekroczenia, zwłaszcza jeżeli prowadzimy bardzo niszowy kanał czy też blog. Nie będę Was tutaj oszukiwał i mówił, że wszyscy twórcy tworzą materiały, ponieważ jest to ich pasja i uwielbiają dzielić się wiedzą z innymi. Oczywiście jest to wiodąca myśl przyświecająca znakomitej większości twórców, ale myślę, że każdy, kto publikuje materiały, czy to na blogu, czy też na kanale na YouTubie, chce zostać chociaż w jakiś sposób wynagrodzony. Poświęcony czas, jak również nakłady finansowe, które musi ponieść każdy twórca na to, aby móc w profesjonalny sposób funkcjonować, kosztują pieniądze i każdy twórca chciałby, aby jego pasja w jakiś sposób zwracała wszystkie te nakłady. Biorąc to wszystko do przysłowiowej kupy, twórcy po prostu chcą być docenieni. Kiedy zgromadzą wokół siebie chociażby małą społeczność, mogą to uczynić w bardzo łatwy sposób z serwisem By Coffee Too. Ta platforma umożliwia każdemu widzowi ze społeczności postawienie kawy twórcy, którego pracę on docenia. Środki, które zostają zgromadzone na koncie twórcy, zostają przekazane za pomocą serwisu do influencera. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Załóżmy, że prowadzicie kanał na YouTubie, który ma 500 wiernych widzów. Zakładacie więc darmowe konto na By Coffee Too, uzupełniacie profil i kopiujecie do niego link. Następnie możecie stworzyć wideo czy też wpis, w którym zachęcacie swoich widzów do postawienia Wam kawy lub możecie dodać krótki przerywnik przed każdym wideo, które dodajecie na kanał. Ważne jest, aby widzowie wiedzieli, że istnieje możliwość podziękowania Wam za Waszą pracę. Kiedy dla przykładu 50 widzów postawiłoby Wam kawę za te 5 czy 10 zł, zarobilibyście od 250 do 500 zł. Wiem, że dla kogoś taka kwota może wydawać się śmieszna, ale dla małego twórcy jest czymś naprawdę dużym. Za te pieniądze można opłacić domenę internetową, hosting, kupić sobie lepszy mikrofon, zorganizować konkurs z nagrodami i wiele, wiele innych. Wsparcie widzów, zwłaszcza na tym początkowym etapie, jest dla każdego twórcy bardzo motywujące i sprawia, że ma on jeszcze większą chęć na rozwój swojej twórczości. Jak więc widzicie, to rozwiązanie jest pewną alternatywą dla wszystkich tych, którzy chcą w łatwy sposób zachęcić swoich widzów do wsparcia ich twórczości. Teraz chciałbym pokazać Wam od środka, jak wygląda ten serwis i w jaki sposób on funkcjonuje. Rejestracja na stronie By Coffee Too jest bardzo prosta, ponieważ wygląda jak standardowy formularz do rejestracji na stronie czy też forum. Musimy więc podać nasze imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, a także nazwę konta i adres strony www, która będzie naszym unikalnym linkiem, który to będziemy polecać naszym widzom. Oczywiście najlepiej dodać tutaj albo nazwę naszego bloga, czy też kanału na YouTubie, tudzież ksywkę, którą posługujemy się w sieci. Ja oczywiście wpisuję nazwę Sprytny Pieniądz.
Po rejestracji i aktywacji konta musimy uzupełnić dalej nasz profil. Dodajemy miniaturkę, którą możecie bardzo łatwo stworzyć na przykład na stronie canva.com, jak również dodajemy opis dla osób, które nas wspierają. Dodatkowo dodajemy nasz adres zamieszkania i link do naszego bloga, tudzież kanału na YouTubie. Następnie nasz profil zostaje sprawdzony przez pracownika firmy i to tak naprawdę już wszystko. Teraz wystarczy już tylko poinformować naszych widzów o tym, że istnieje możliwość wsparcia naszej twórczości przez platformę Buy Coffee Too. W tym miejscu warto wspomnieć, że wspieranie twórców jest bardzo łatwe, ponieważ aby to uczynić, nie potrzeba się rejestrować na koncie i możemy zrobić to zupełnie anonimowo. Oczywiście, kiedy kupujemy naszemu twórcy kawę, możemy napisać krótką wiadomość dla niego. Wystarczy zaznaczyć suwak obok wiadomości „Chcę dołączyć wiadomość dla twórcy”. To wszystko. Sam proces wsparcia jest bardzo prosty i możemy uczynić to za pomocą blika, przelewu bankowego czy też tradycyjnego bloczka. To, co jak dla mnie jest naprawdę fajne w Buy Coffee Too, to fakt, że sam serwis proponuje wspierającym bardzo niskie stawki na wsparcie twórcy. Wydatek 5 czy nawet 15 zł darowizny jest kwotą, na którą myślę, że stać praktycznie każdego. Jako ciekawostkę dodam w tym miejscu fakt, że wszystkie datki, które otrzymujemy od naszych widzów, nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ tak niskie kwoty wsparcia nie przekraczają limitu kwoty wolnej od podatku w wysokości ponad 4000 zł. Jedyną opłatą, jaka zostaje naliczona twórcy, jest 10% od całości jego wydatków na rzecz platformy Buy Coffee Too w zamian za obsługę i koszty transakcji. Oczywiście opłata ta pobierana jest dopiero, kiedy darczyńca wpłaci datek, więc tak na dobrą sprawę twórca nie musi martwić się niczym. Jak dla mnie te 10% jest jeszcze dopuszczalnym kosztem, który na pewno nie uszczupli zanadto każdego obdarowanego. Jak widzicie, serwis Buy Coffee Too to bardzo ciekawa alternatywa dla wszystkich małych twórców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w sieci i chcą uzyskać wsparcie od swoich widzów. Na sam koniec tego wideo ja sam zachęcam Was do postawienia mojej skromnej osobie kawy, jeżeli tylko uważacie, że moja działalność daje Wam wartość. 50% wszystkich dochodów, jakie wpadną na Buy Coffee Too, przeznaczę na podkarpackie hospicjum dla dzieci, które wspieram już od bardzo dawna, natomiast drugą połowę przeznaczę na zakup nowych książek, jak również nagród dla Was, moich widzów, kiedy to w przyszłości będę organizował konkursy na tym kanale. Pod tym wideo znajdziecie oczywiście link, gdzie możecie wesprzeć ten kanał. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.